Zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło o godzinie 14:10. Dotyczyło pożaru budynku jednorodzinnego w Szanowie przy ulicy Polnej. Jak doszło do tego pożaru? Znane są okoliczności? Strażacy, jak przyjechali na miejsce zdarzenia, to zastali pożar już w całości objęty. Był budynek jednorodzinny, w zasadzie jego część garażowa i częściowo mieszkalna. Natomiast ze względu na konstrukcję tej części garażowej, a także części mieszkalnej, no to pożar bardzo szybko się rozwijał. Była to konstrukcja szkieletowa drewniana. Czy znane są przyczyny tego pożaru? Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożaru. Na miejsce też przybyli funkcjonariusze policji razem z biegłym, który miał tej przyczyny poszukać. Na szczęście nikt w tym pożarze nie ucierpiał z osób, ale straty materialne są bardzo duże. Szacuje się je na około 1 400 000 zł. Na miejscu po ugaszeniu ognia wszedł technik kryminalistyki z biegłym z zakresu pożarnictwa. Wstępnie ustalono, że przyczyną pożaru mogła być zwarcie instalacji fotowoltaicznej, jednak na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa musimy poczekać. Ile zastępów pracowało i jak długo gasiły ogień? Działania trwały prawie 4 godziny. Na miejscu było 7 pojazdów gaśniczych, w sumie 38 strażaków. Spaleniu uległ cały budynek i część garażowa, a także część mieszkalna. No i spaleniu uległ też samochód osobowy, który był w garażu. Przed naszym przyjazdem budynek opuściło 5 osób, byli to mieszkańcy. Jedna z tych osób uskarżała się na pewne dolegliwości, ale były one przede wszystkim związane z zaistniałą sytuacją i ze stresem związanym z pożarem.